Już jest. Ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, umożliwiająca samorządom sprzedaż węgla po promocyjnych cenach. Do roli dilera czarnego złota szykuje się już Bytom. Tylko w 3 dni zainteresowanie kupnem wyraziło 76 osób. Od poniedziałku rozpoczęliśmy ankietyzację wśród mieszkańców. Zbieramy deklaracje dotyczące liczby ton oraz sortymentu węgla, jaki mieszkańcy chcieliby kupić za pośrednictwem gminy po preferencyjnych cenach. To dla nas niezwykle ważne ze względu na to, że w Bytomiu działa kopalnia, która również sprzedaje węgiel po dobrej cenie, niższej cenie niż będzie kosztował ten węgiel z importu. Dlatego też chcemy wiedzieć, jakie jest rzeczywiste zainteresowanie mieszkańców. Zgodnie z nową ustawą samorządy będą kupować węgiel od dostawców w cenie nie wyższej niż 1500 zł, a będą mogły sprzedawać go maksymalnie za 2000 zł za tonę. Mieszkaniec będzie mógł kupić maksymalnie 3 tony węgla, 1,5 tony w tym roku i 1,5 tony w przyszłym. Brzmi skomplikowanie, tak jak cała procedura szacowania potrzeb mieszkańców. W przypadku Katowic oczywiście szacujemy, chociaż to szacowanie w tych czasach, kiedy wszystko jest bardzo dynamiczne, jest trudne, ale to ta dystrybucja węgla, na razie mówimy w przypadku miasta Katowice o 15 tysiącach ton węgla, to jest 5 tysięcy gospodarstw domowych po 3 tony węgla. Na razie miasta są jednak na wczesnym etapie przygotowywania się do całego procesu. Ustalają m.in. gdzie węgiel miałby być składowany i przygotowują się także spółki, które będą go dostarczać. Jest troszkę za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, natomiast faktycznie przygotowujemy się do nowej roli, do przejścia do nowego modelu handlowego. W tym celu będziemy prawdopodobnie z miastem jeszcze uzgadniać kolejne kroki i szczegóły. W tej chwili jako spółka jesteśmy już dostawcą węgla, tak lokalnie w Jaworznie dla gospodarstw domowych, jak w innych gminach, w których operujemy. Importerzy, którzy będą sprzedawać węgiel miastom, otrzymają rekompensaty od rządu, które pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.